Państwu, witam Państwa serdecznie z Torunia, w którym zostanie rozegrany mecz czwartej rundy drużynowych mistrzostw Polski na żużlu sezonu 86 pomiędzy zespołami bydgoskiej Polonii i toruńskiego Apatora. W biegu pierwszym pojadą w kasku żółtym Bolesław Proch, w kasku białym Krzysztof Ziarnik, w kasku czerwonym Żabiałowicz i w kasku niebieskim Kuczwalski. Sędzią dzisiejszego meczu jest pan Stanisław Pińkowski z Gorzowa. Pierwszy wyścig przynosi remis. Pierwszy Żabiałowicz przed Prochem Krzysztofem Ziarnikiem bez punktu Kuczwalski. Po pierwszym biegu 3-3. Czas zwycięzcy pierwszego wyścigu Wojciecha Żabiałowicza 66,4. W biegu drugim pojadą w kasku czerwonym Kowalski, w kasku niebieskim Tic, w kasku żółtym Marek Ziarnik i w kasku białym Bizoń. Remis. Marek Ziarnik po pięknej walce wyprzedził Kowalskiego. Trzeci jest Tic bez punktu, Zbigniew Bizoń. 6-6 po dwóch wyścigach. Czas Marka Ziarnika, zwycięzcy wyścigu drugiego, 67,8. W biegu trzecim spotykają się Piotr Gliklich, kask żółty, Ryszard Dołomisiewicz, kask biały, Miastkowski, kask czerwony i Miedziński, kask niebieski.
Wojtek III wygrywa Apator 4-2. Pierwszy jest Miastkowski, drugi Dołomisiewicz, trzeci Miedziński. Bez punktu Piotr Gliklich. 4-2 dla Apatora i stan meczu po trzech wyścigach 10-8 dla Apatora. Czas zwycięzcy wyścigu trzeciego Miastkowskiego 66,2. W biegu czwartym pojadą. W kasku czerwonym Kowalski, w kasku niebieskim Tit i ze strony Polonii w kasku żółtym Bolesław Proch i w kasku białym Krzysztof Ziarnik. Do trzech. Pierwszy Kowalski, drugi Proch, trzeci Krzysztof Ziarnik, bez punktu Tic. Stan meczu po czterech wyścigach 13-11 dla Apatora. Czas zwycięzcy wyścigu czwartego Kowalskiego 67,0. W biegu piątym pojadą. W kasku żółtym Marek Ziarnik, w kasku białym Ryszard Łyszkiewicz, który zastępuje Bizona. W kasku czerwonym Miastkowski i w kasku niebieskim Miedziński. Kolejny remis 3-3. Pierwszy Marek Ziarnik, drugi Miastkowski, trzeci Miedziński, czwarty Buśkiewicz. Stan meczu po pięciu wyścigach 16-14 dla Apatora. Czas zwycięzcy piątego wyścigu Marka Ziarnika 67,0. W jego szóstym jadą. W kasku czerwonym Żabiałowicz, w kasku niebieskim Kuczwalski, w kasku żółtym Gliklich i w kasku białym Dołomisiewicz.
dwa dla Patora. Pierwszy Żabiałowicz, drugi Dołomisiewicz, trzeci Kuczwalski. Bez punktu po raz drugi Piotr Gliklich. Stan meczu po 6 wyścigach 20-16 dla Patora. Piotruś to jest do Sushigu Żabiałowicza 66,4. W biegu 7 to jadą Bolesław Proch w kasku żółtym, Krzysztof Ziarnik w kasku białym, Miastkowski w kasku czerwonym i Śniegowski w kasku niebieskim. Śniegowski zastępuje Miedzińskiego w ramach rezerwy zwykłej. Remis 3-3. Pierwszy Proch, drugi Śniegowski, trzeci Miastkowski, bez punktu Krzysztof Ziarnik. Stan meczu po 7 wyścigach 23-19 dla Apatora. Czas Bolesława Procha, zwycięzcy wyścigu 7, 67,4. W biegu 8 pojadą. W kasku czerwonym Żabiałowicz, w kasku niebieskim Woźnicki, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Kuczwalskiego. W kasku żółtym Marek Ziarnik i w kasku białym Zbigniew Bizoń. Jeden po zespołowej jeździe Apatora. Pierwszy Żabiałowicz przed Woźnickim, trzeci Marek Ziarnik, bez punktu Bizoń. 5-1 dla Apatora i 28-20 po 8 wyścigach. Żabiałowicz, zwycięzca wyścigu 8, uzyskał czas 67,6. W biegu 9 notujemy dwie zmiany zwykłe. Gliklicha w kasku żółtym zastępuje Paweł Bukiej, natomiast Tica w kasku niebieskim zastępuje Śniegowski. Stawkę zawodników uzupełniają w kasku czerwonym Kowalski i w kasku białym Dołomisiewicz.
kapitalny wyścig. 5-1 dla Polonii. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Bukej, trzeci Śniegowski, bez punktu Kowalski. 5-1 dla Polonii i stan meczu po 9 wyścigach 29-25 dla Apatora. Czas zwycięzcy 9 wyścigu Ryszarda Dołomisiewicza 67,8. W biegu 10 kolejne dwie zmiany. W miejsce Kuczwalskiego w kasku niebieskim pojedzie Woźnicki, natomiast w miejsce Bizona, który miał jechać w kasku białym, pojedzie Ryszard Buśkiewicz. Stawkę uzupełniają w kasku czerwonym Miastkowski i w kasku żółtym Bolesław Proch. Pierwszy Proch, drugi Buśkiewicz, trzeci Miastkowski, bez punktu Woźnicki, remis w meczu. 5-1 dla Polonii, 30-30 po 10 wyścigach. Czas zwycięzcy wyścigu 10 Bolesława Procha 68,0. W wyścigu 11 pojadą w kasku żółtym Marek Ziarnik, w kasku białym Ryszard Dołomisiewicz, w kasku czerwonym Wojciech Żabiałowicz i w kasku niebieskim Stefan Titz. Znakomicie. 4-2 dla Polonii. Pierwszy Marek Ziarnik, drugi niepokonany dotąd Żabiałowicz, trzeci Dołomisiewicz, bez punktu Stefan Titz. 4-2 dla Polonii. Pierwsze prowadzenie w tym meczu 34-32 dla gwardzistów. Czas zwycięzcy 11 wyścigu Marka Ziarnika 70 sekund. W biegu 12 poloniści wprowadzają dwie zmiany zwykłe. Za Gliklicha w kasku żółtym pojedzie Buszkiewicz, za Krzysztofa Ziarnika w kasku białym Paweł Bukiej. Stawkę zawodników uzupełniają w kasku czerwonym Kowalski i w kasku niebieskim Miedziński. Przypominam, stan meczu 34-32 dla Polonii.
kapitalnie. Pierwszy Buszkiewicz, drugi Kowalski, trzeci Bukej, bez punktu Miedziński. Prowadzenie Polonii po 12 biegach, 38-34. Czas zwycięzcy 12 wyścigu Ryszarda Buszkiewicza 69,4. Wprawdzie speaker mówi, że coraz gorsze czasy, ale Polonia wygrywa. W wyścigu 13 pojadą. W kasku żółtym Marek Ziarnik, w kasku białym Ryszard Dołomisiewicz, w kasku czerwonym Miastkowski i w kasku niebieskim Kuczwalski, młodzieżowiec, który musi swój trzeci bieg odjechać. Biegowe zwycięstwo polonistów. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Miastkowski, trzeci Marek Ziarnik, bez punktu Kuczwalski. 4-2 dla Polonii i 42-36 po 13 wyścigach. Do wyścigu 13 68,4. W biegu 14 pojadą. W kasku czerwonym Kowalski, w kasku niebieskim Żabiałowicz, który w ramach rezerwy taktycznej zastępuje Miedzińskiego. W kasku żółtym Proch i w kasku białym Buszkiewicz, który zastępuje Bizona. Do powtórzonego wyścigu 14 wystartuje trzech zawodników. Kowalski w wyniku ordynarnego faulu zostaje z tego biegu wykluczony. Pojadą w kasku żółtym Bolesław Proch, w kasku białym Buszkiewicz i w kasku niebieskim Żabiałowicz.
Proszę Państwa, doczekałem tego. Polonia zwycięża w Toruniu. Zwycięski remis. Pierwszy Żabiałowicz, drugi Proch, trzeci Buśkiewicz. 3-3 i 45-39 dla Polonii. Polonia tego meczu już nie może przegrać. Czas zwycięzcy 14 wyścigu Wojciecha Żabiałowicza 68,2. W ostatnim meczowym biegu pojadą w kasku żółtym Piotr Gliklich, w kasku białym Krzysztof Ziarnik, w kasku czerwonym Wojciech Żabiałowicz i w kasku niebieskim Śniegowski, który zastępuje Pica. Wynik ostatniego biegu nie ma żadnego znaczenia dla zwycięstwa bydgoszczan. Bydgoska para Piotr Gliklich i Krzysztof Ziarnik nie dała rady mistrzowskiej parze z Apatora. Pierwszy Śniegowski, drugi Żabiałowicz, trzeci Krzysztof Ziarnik bez punktu Gliklich. 5-1 dla Apatora, ale mecz zakończył się zwycięstwem 46-44 dla Polonii. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Proszę Państwa, jeden apel. Bardzo Państwa prosimy wszystkich. Witamy serdecznymi oklaskami. Nauczmy się tego. Zespół przyprowadził jego trener.